to był 2022 rok, konkretnie 30 września. To jest ten dzień, w którym wszyscy dowiedzieli się jednego dnia o AI, pomimo tego, że ta technologia była z nami już od dawna, bo modele generatywne rozwijały się już kilka lat. Natomiast potrzebowaliśmy takiego impulsu jako cywilizacja, żeby zobaczyć, że to tak naprawdę już działa. I różnica między tym AI, które znamy teraz, a tym, które było jakiś czas temu, jest taka, że dzisiaj, żeby rozmawiać ze sztuczną inteligencją, wystarczy tylko wiedzieć, co chce się od niej uzyskać i można za pomocą zwykłego tekstu po prostu poprosić sztuczną inteligencję o to, żeby to wygenerowała. Fachowo mówimy o tym procesie, nazywamy ten proces promptingiem, więc praktycznie każdy, kto umie mówić, może ze sztuczną inteligencją współpracować i to jest piękne. Natomiast z drugiej strony jest to potężna technologia, która została jednego dnia udostępniona ludziom na całym świecie i jest ona na tyle potężna, że jest w stanie wywołać bardzo duże różnice w tym, w jaki sposób ludzie pracują, w jaki sposób się uczą, więc brak edukacji, który pojawia się tutaj przy udostępnieniu tak dużej technologii, zaczyna być problemem i coraz częściej już to widzimy, że my przeniknęła ta sztuczna inteligencja praktycznie do naszego życia. My już nie zauważamy tego, że to jest coś nowego. Coś, co jeszcze jakiś czas temu, update'y, które dzisiaj dostajemy, te nowe aktualizacje modeli są tak olbrzymie, że jakiś czas temu, jeszcze dwa lata temu, gdybyśmy coś takiego dostali, to byśmy powiedzieli, wow, dzisiaj jest normalne, czekamy, aż będzie kolejna wielka zmiana i to jest trochę niebezpieczne, bo możemy w tym wszystkim się pogubić i nie zauważyć czegoś ważnego. My w Campus AI podjęliśmy takie bardzo duże wyzwanie, jak w ciągu bardzo krótkiego czasu, dajemy sobie na to dwa lata, przeszkolić 3 miliony ludzi, to jest taka duża liczba, ale dla nas bardzo realna, w podstawowym wykorzystaniu modeli konwersacyjnych, czyli takich rozwiązań jak na przykład ChatGPT, które już by zrobiły bardzo dużą różnicę w tym, w jaki sposób ludzie się uczą, pracują i to jest takie nasze podstawowe wyzwanie, więc stworzyliśmy takie szkolenie, które może przejść moja mama, może przejść też programista i na koniec każdy jest zadowolony i to jest dość ciekawe, jak udało nam się to zrobić, dlatego że my skupiamy się na tym, żeby dać użytkownikowi możliwość przeanalizowania swojej osobowości i dopasowania sztucznej inteligencji do siebie, a nie siebie do sztucznej inteligencji, bo to zwykle powoduje, że wpadamy w różne pułapki. No i oczywiście to szkolenie jest tylko początkiem. Stworzyliśmy pierwszą na świecie platformę generatywną, która po tym siódmym dniu powoduje, że każdy użytkownik widzi ten system troszeczkę inaczej. Niektórzy zainteresują się bardziej działaniem w podgrupach i stworzą na przykład magazyn, który akurat teraz wydajemy, można już go znaleźć w Empikach, czy w każdym tak jakby salonie prasowym. Można pójść w kierunku budowania klastrów branżowych, czy wielu innych rzeczy. Więc po pewnym czasie ten użytkownik dostaje poza wiedzą też ekosystem, w którym może uczyć się powoli wdrażania sztucznej inteligencji. Więc udało nam się zrobić coś wyjątkowego, no i teraz pracujemy nad tym, żeby to skalować globalnie. Mamy ambitne plany, żeby do końca tego roku spróbować być na 20 rynkach, dlatego że nasza cała edukacja odbywa się za pomocą technologii awatarów. Udało nam się zaprosić do współpracy wybitnych ekspertów, którzy pozwolili nam sklonować swój wizerunek i mieszamy rzeczywistość. Troszeczkę przekładamy takiego świata cyfrowego ze światem realnym, tworząc taką symulację, w której użytkownicy po prostu są wciągnięci bardzo tak imersyjnie, tak bardzo w zaangażowany sposób. I udało nam się uzyskać bardzo wysoki wynik w zakresie skończonych szkoleń, co jest pewnego rodzaju ewenementem, bo zwykle ludzie, jak mają kontakt z platformą e-learningową, to tam 5-15% kończy szkolenia. U nas ten wynik prawie to jest 90% osób, które rozpoczynają ścieżkę. No i jest to właśnie związane z tą specjalnym sposobem gamifikacji, całą metodologią, którą mamy pod spodem. I za tym idzie bardzo dużo technologii, bo część nauki odbywa się w sposób generatywny. Mamy sztuczną inteligencję, która na przykład jest w stanie nauczyć programować. Ona projektuje zadania, które są w oparciu o nasze zainteresowania, więc ta praca jest ciekawsza. Później sztuczna inteligencja pod tą systemów multiagentowych ocenia tę pracę, daje feedback. Więc jest to również platforma, na której można bardzo mocno się zainspirować do tego, jak efektywnie wdrażać sztuczną inteligencję. Zaczęliśmy testy jakiś czas temu, okazało się, że ludzie to uwielbiają, zapisują się
i staramy się tak jakby cały czas rozwijać dla nich te kolejne funkcjonalności. Sama geneza Campus AI jest dość ciekawym procesem, bo ja podjąłem taką próbę, żeby w 6 miesięcy zbudować biznes, pracując tylko i wyłącznie ze sztuczną inteligencją. I okazuje się, że można zbudować bardzo duży pomysł biznesowy i go dowieść już egzekucyjnie. Pierwszego pracownika zatrudniliśmy dopiero, kiedy przekroczyliśmy tą magiczną sumę 1 000 000 złotych wygenerowanych przychodów, które można by było utożsamiać prawie z kosztami, ze względu na to, że te koszty wykorzystywania tego typu narzędzi są dużo mniejsze. Więc cała historia też stojąca za tą platformą jest dość ciekawa i ona inspiruje użytkowników do tego, żeby szukali rozwiązań, w jaki sposób mogą optymalizować to, w jaki sposób pracują i w jaki sposób mogą wykorzystać sztuczną inteligencję. Natomiast rzeczywiście mamy też bardzo dużą misję, która stoi za platformą, dlatego że w każdym kraju, w którym działamy, działa ten nasz wirtualna szkoła, wirtualny kampus, wytwarzamy wokół niego ekosystem. To znaczy, że użytkownikom, którzy kończą nasze szkolenia, pozwalamy później łapać praktykę w na przykład redakcji magazynu, gdzie mają możliwość popracowania z najlepszymi naukowcami, za chwilę w radio, za chwilę w Galerii Sztuki, gdzie zaprosimy artystów, którzy będą w fizycznej Galerii Sztuki, która powstanie w jednym z centrów handlowych, po to, żeby dać artystom przestrzeń do tego, żeby mogli eksplorować tą sztuczną inteligencję jako nowe narzędzie ekspresji, tak jak kiedyś eksplorowali komputer, tworząc sztukę cyfrową. Będą powstawały książki, powstają grupy różnego rodzaju, i w każdym kraju wytwarzamy ekosystem, który wizualizujemy za pomocą silników do tworzenia gier komputerowych, więc powstaje taka symulacja, wizualizacja, która jest napędzana sztuczną inteligencją, czyli te persony, które się pojawiają w środku całej tej symulacji, wiedzą, znają konkretne informacje, można z nimi rozmawiać i w ten sposób jesteśmy jeszcze w stanie efektywniej zapraszać użytkownika do tego naszego świata. Przez co przypomina trochę grę, film, serial, tylko nie jest to marnowanie czasu, tylko wykorzystywanie go efektywnie po to, żeby czegoś się nauczyć, przygotować się do zbliżającej się rzeczywistości. W Polsce chcieliśmy przetestować taką strategię, czy jesteśmy w stanie przeszkolić 1000 osób automatycznie, bez potrzeby ingerencji człowieka, i to się udało, tak? I nam chodziło o sprawdzenie, bo był to pewnego rodzaju test, nie tyle sprawdzenia, czy sztuczna inteligencja działa, tylko czy jesteśmy w stanie ten proces później przełożyć na kolejne rynki, przetłumaczyć materiał na język angielski, hiszpański i udostępnić zdecydowanej części ludzi na świecie. I mamy zamiar to zrobić, także w ciągu najbliższych kilku miesięcy będziemy mieli takie testowe wejście na 2 rynki. No i do końca tego roku chcemy być obecni już przynajmniej na 10 rynkach. Natomiast mój ambicjonalny plan jest, żeby wejść na 20 rynków i w przyszłym roku skalować to jeszcze mocniej, bo docelowo chcemy być obecni na 100 rynkach i dać dość dużej grupie ludzi takie podstawowe rozumienie tego, w jaki sposób się będzie zmieniała rzeczywistość i podstawowe narzędzia, żeby mogli się do tego przygotować. Wierzymy, że wtedy ci użytkownicy wymyślą ciekawe sposoby użycia tych technologii, żeby w swoich lokalnych ekosystemach, tam gdzie mieszkają na całym świecie, dostarczyć coś dobrego. Dlatego ta etyka, to human, które jest wokół naszego logo, jest bardzo istotne, bo od tego zaczynamy i wierzymy, że to jest ta rzecz, która długofalowo może dać nam tą pewność, że ta sztuczna inteligencja będzie nam pomagała rozwijać cywilizację, a nie nam zaszkodzi. Bo to nadal nie jest temat pewny, dlatego że taka dzika automatyzacja nie wróży niczego dobrego i myślę, że bardzo szybko będziemy się o tym przekonywali. Mamy wyjątkową kadrę skupioną wokół naszego Instytutu i Rady Naukowej, więc współpracujemy bardzo blisko z Akademią Leona Koźmińskiego. Tutaj są 2 nazwiska, profesor Aleksandra Przegranicka i profesor Dariusz Jemielniak, którzy od wielu lat, tak naprawdę od 10 przynajmniej, badają nie tyle sztuczną inteligencję, co trend collaborative AI, czyli tą współpracującą sztuczną inteligencję, więc oni uczestniczą bardzo mocno w procesie budowania całej merytoryki naszych treści na platformie.
jak i eksperci oceniają pracę użytkowników. Najlepsze prace są wyróżniane raz w miesiącu, robimy takie podsumowanie, pokazujemy najlepsze prace. No i celebrujemy z naszymi absolwentami to, jakie fajne rzeczy robią, bo to jest naprawdę inspirujące. Ja miałem tą szansę skorzystania z silnika GPT odrobinę wcześniej niż wszyscy, bo jakieś pół roku przed powstaniem czata GPT miałem okazję zrozumieć, czym jest sztuczna inteligencja generatywna w praktyce. Natomiast w momencie, kiedy dostałem maila 30 listopada 2022 roku, ja pamiętam, że to dokładnie była środa, pamiętam, co robiłem wtedy, to jak zrozumiałem, że to będzie dostępne teraz dla wszystkich w postaci modelu konwersacyjnego, czyli takiego, z którym każdy może sobie porozmawiać, znamy go z mediów społecznościowych, to zrozumiałem, że to będzie rewolucja. A jak się okazało następnego dnia, że model halucynuje i można to wykorzystać, halucynuje, mam tu na myśli, że jesteśmy w stanie mu go przekonać, żeby na przykład wcielił się w rolę eksperta, to okazuje się, że praktycznie każdy może sobie zrobić takiego wirtualnego eksperta, jeżeli potrafi go jeszcze mocniej przechylić, jak to fachowo mówimy w środowisku, do tego, żeby pełnił konkretną rolę, to praktycznie stoi przed nami otworem wiedza w każdej dziedzinie, możemy mówić w dowolnym języku i to była rewolucja. Ja wtedy zrozumiałem, że można by było stworzyć ekosystem, w którym możemy zaangażować każdego do tego, żeby spróbował być innowatorem, spróbował spełnić swoje marzenia, dlatego że być może za jakiś czas praca będzie przywilejem i nie każdy będzie musiał pracować, bo ta sztuczna inteligencja, jeżeli będziemy potrafili ją zaangażować w odpowiedni sposób, w tą współpracę, będzie w stanie dla nas wykonać tą taką mozolną, rutynową pracę, a my będziemy mogli skupić się na realizowaniu prawdziwego swojego potencjału, na przykład ludzkiego, tak? Spędzać więcej czasu z naszymi bliskimi, czy robić rzeczy ważne, tak? Bo dzisiaj to niekoniecznie jest prawda, tak? Mamy tyle pracy i w taki sposób można było wykorzystać tą sztuczną inteligencję, żeby poprawić efektywność, mieć większą satysfakcję z pracy, no i skupić się wtedy na rzeczach ważnych. Natomiast jeżeli ktoś wpadnie w tą pułapkę i zamiast poświęcenia czasu na coś ważniejszego weźmie jeszcze więcej pracy dla siebie, to tam jest droga w nieskończoność, więc dlatego to podejście jest kluczowe. No i cieszę się, że w Campus AI mamy to dobrze ograne, mamy własną metodologię, która właśnie opiera się o tą zasadę współpracy, że najpierw jest człowiek, później sztuczna inteligencja. I tego życzę wszystkim, żeby zaaplikowali tą sztuczną inteligencję w odpowiedniej kolejności do swojego życia.